Róże świętej Rity. Nabożeństwo 15 czwartków. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O chwalebna święta Rito, z radosnym i wdzięcznym sercem powierzamy się Twojemu wstawiennictwu, wiedząc, że ma ono wielką moc przed tronem Boga. Ty, która żyłaś w różnych stanach życia, która znasz troski i niepokoje ludzkiego serca, która potrafiłaś kochać i przebaczać, być narzędziem pojednania i pokoju, która szłaś za Panem jako najcenniejszym dobrem, przed którym blednie wszelkie inne dobro, wyjednaj nam dar mądrości serca, która uczy podążać drogą Ewangelii. Spójrz na nasze rodziny i naszą młodzież, na ludzi dotkniętych chorobą, cierpieniem i samotnością, na Twoich czcicieli, którzy z ufnością Tobie się powierzają. Wyproś wszystkim łaskę Pana, męstwo i pociechę ducha, siłę w przeciwnościach i konsekwencje w działaniu, wytrwałość w wierze i w dobrych uczynkach, abyśmy w każdych okolicznościach mogli przed światem dawać świadectwo owocnej miłości i prawdziwego sensu życia. Aż w końcu ukresu ziemskiej wędrówki zostaniemy przyjęci do domu Ojca, gdzie wraz z Tobą wyśpiewywać będziemy Jego chwałę na wieki wieków. Amen. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje Rozmyślania nad męką Pana Jezusa. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Obrazki z życia Zbawiciela ojca Jana Rostworowskiego. Wielbię, o Panie, Twój nieskończony majestat i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. Droga krzyżowa pod górę Kalwarii. Z chwilą, gdy Piłat po wydaniu wyroku wstał z trybuny i odszedł do pałacu, Jezus przechodził w moc oprawców. Porzucony od swoich, odepchnięty przez własny naród, skazany przez władzę, był już zupełnie sam na ziemi. Ani mienia, ani przytułku, ani czci, ani praw, ani nic z tego, co składa się na godność człowieka. Prawdziwie mógł mówić z psalmistą: stałem się jako naczynie zgubione. Nie było już dla niego i tej ostatniej jałmużny, do której prawo rodzi się właśnie z ostatnią niedolą. Nie było litości, bo to nie żebrak, nie chiop na śmietnisku, nie trędowaty. To skazaniec wydany na mękę, jak złoczyńca, jak wróg Boga i ludzi. Cóż dlań zostawało, tylko żeby wycięty był z ziemi żyjących. Kapłani nalegali, aby wyrok spełniony był natychmiast. I nie było w tym trudności. Przy karnych trybunałach rzymskich zawsze były gotowe krzyże w zapasie. Gotowe były i ręce do krwawej pracy. Jezusa wyprowadzono z powrotem na dziedziniec. Podczas gdy przygotowywano narzędzia i konwój,
zdjęto mu z ramion łachman szyderczego królestwa i kazano oblec się we własne szaty. Korona jednak została na skroniach. Wydało się żołnierzom najodpowiedniejszym, by urojony król ginął w koronie. Wyprowadzono z lochu towarzyszy kaźni, dwóch zbrodniarzy, już poprzednio skazanych, i postawiono ich obok pana. Gdy nareszcie wszystko było gotowe, wyniesiono trzy krzyże i włożono więźniom na ramiona. Zbawiciel wyciągnął ręce i przyjął podawany sobie ciężar. Nie było to jeszcze, jak śpiewa o nim Kościół, drzewo wierne, drzewo szlachetne i słodkie. Było to owszem drzewo srogie, pełne goryczy i hańby i niewypowiedzianej męki. Ale Pan Jezus objął je z miłością. Synogarlica znalazła sobie domek i wróbel gniazdko. Dla mnie ołtarze Twoje, Panie zastępów. Nie miał już nic na świecie, tylko ten ołtarz swój ofiarny. Wziął go na ramiona jak skarb, jak ostatni dar z ręki Ojca. Tymczasem formował się pochód. Przodem jechał konno rotmistrz. Za nim szli skazańcy, każdy otoczony czwórką żołnierzy. Na końcu szli oprawcy z narzędziami męki, niosąc na żerdziach tabliczki z wypisanym nazwiskiem i rodzajem winy przestępców. Gdy orszak ruszył z bram pretorium, obiegły go zewsząd nieprzejednane tłumy i popłynęły z nim jak rzeka. Droga na Kalwarię nie była długa, wynosiła nie więcej niż 1000 kroków, lecz była dla Zbawiciela niezmiernie uciążliwa, bo wyczerpywały się już ostatki sił jego. Czego to już nie przeszedł przez tych kilkanaście godzin męki, tak pełnych jak kielich nalany po brzegi. Walka duchowa i pot krwawy w ogrójcu, pojmanie i za nim nieprzerwane pasmo bolesnego znęcania, męczące wędrówki po trybunałach, nareszcie straszliwe biczowanie i koronowanie cierniem. A to wszystko z hojną przymieszką boleści duchowych. Od ostatniej wieczerzy nie miał w ustach ani pokarmu, ani kropli napoju. Czuł się więc Pan wycieńczony, a zwłaszcza spragniony skutkiem rosnącej gorączki. Poszarpane biczami plecy bolały okrutnie. W poranione prawe ramię wgniatała się boleśnie długa belka krzyża, podczas gdy belka poprzeczna uderzała przy każdym kroku o cierniową koronę. A do tego to otoczenie. Tu nieludzcy żołnierze rzymscy, dla których jeden z pierwszych męczenników chrystusowych ma jedno miano. Dzikie lamparty. Tam urągający, pełni triumfu kapłani i niewdzięczna rzesza. Obojętna lub nienawistna. Zewsząd boleść i wzgarda. Znikąd odrobiny pociechy. Zbawiciel jednak nie poddawał się słabości. Jak żeglarz, który ostatnim wysiłkiem wioseł stara się dobić do zbawczego brzegu, tak on wytężał mdlejące siły, by przez bezbrzeżne morze swych cierpień przenieść na barkach nasze grzechy i nasze zbawienie. Po twarzy spływał mu pot, zmieszany z krwią. Oczy zachodziły mgłą i łzami. Wyschłe usta zaledwie mogły pochwycić powietrze.
Nogi plątały się w długiej szacie i utykały po nierównej drodze. A przecież szedł, nie rozgoryczony, lecz cichy, nie z pomstą w sercu, lecz z przebaczeniem. I chciał nam dać wyraźny dowód, że do ostatniej chwili o nas myśli, nie o sobie. Przez zwarty tłum przecisnęła się aż po sam kordon wojska gromadka kobiet. Były wśród nich i te wierne sługi Chrystusa, które przyszły za nim aż z Galilei. Była pewnie Marta i Maria, były i niewiasty ze stolicy, u których Pan Jezus stawał gościną, których dzieci błogosławił i uzdrawiał, które nieraz ze świętą zazdrością mawiały sobie w duszy: błogosławiony żywot, który cię nosił, i piersi, które ssałeś. Całe to grono, nie posiadając się od płaczu, zawodziło głośno, niosąc Panu jedyną ofiarę, na jaką je stać było teraz: łzy kochającego serca. Ale Pan nie chciał współczucia dla siebie, bo bardziej niż rany bolała go zguba tych, co nie chcieli dać się zbawić. Córki jerozolimskie, odezwał się smutno mozolnie, odwracając głowę. Nie płaczcie nade mną, ale same nad sobą płaczcie i nad synami waszymi. Bo jeśli na zielonym drzewie to czynią, na suchym cóż będzie? Ale miłość nie słyszy, gdy idzie o siebie. Jedna z niewiast najbliżej idących nie tyle słuchała słów Pana, ile z niewymownym żalem patrzyła na Jego oblicze, tak opuchłe, tak spotniałe, tak zawalone prwocinami i krwią. Miała w zanadrzu cienką, białą chustę. O, co by dała za to, żeby móc obetrzeć tę twarz najświętszą i choć odrobinę ulgi przynieść biednemu Panu. I nadarzyła się sposobność. Gdy żołnierz idący z boku odwrócił się na chwilę, szybkim ruchem przedarła się przez kordon i ze świętą odwagą miłości przyłożyła chustę do czoła Zbawiciela. Krzyknęli zgorszeni kapłani. Żołnierze odepchnęli brutalnie miłosierną rękę. Lecz dobra i cicha Weroniko, nie minęła cię zbyt hojna zapłata. Oto pamięć twojego czynu nie zginie już serc chrześcijańskich. Oto nikt nigdy nie pójdzie w duchu po drodze krzyżowej Zbawiciela, żeby z wdzięcznością nie wspomniał o tej chuście twojej, co ochłodziła twarz Pana. Pochód wyszedł z miasta przez tak zwaną bramę sądu. Pozostawała część drogi najtrudniejsza, bo dosyć stromo wspinająca się w górę. A tu Zbawiciel już ustawał. Jeszcze w mieście upadł kilkakrotnie pod swoim ciężkim brzemieniem. Teraz w bramie potknął się znowu i przewrócił się tak boleśnie, że nie mógł dźwignąć się o własnych siłach. Nie pomogły przekleństwa i kopanie nogami, ani bicie i szarpanie za sznury. Dysząc ciężko, leżał bezwładnie, jak zamęczony baranek wśród wilków. Pochód się zatrzymał. Jadący przodem rotmistrz zawrócił konia i rzucił okiem na leżącego. Trzeba go podnieść i dać mu pomoc, bo nie dojdzie, rzucił tonem rozkazu. Lecz kto tu pomoże? Ani z żołnierzy, ani z ludu nie miał nikt ochoty dotykać krzyża Chrystusowego.
Tę niepojętą łaskę rezerwowała opatrzność innemu wybranemu. Tak jak Bóg wybiera bez zasług i na pozór przygodnie. Trafiło się, że w chwili, gdy podnoszono z ziemi udręczonego Pana, wchodził do miasta w towarzystwie dwóch synków, powracający z pola robotnik imieniem Szymon, rodem Cyrenejczyk. Widząc prostego człowieka, który z ciekawością, a może i ze współczuciem przypatrywał się niezwykłemu widowisku, żołnierze chwycili go za ręce. Wymawiał się i bronił, płakali chłopcy, ale na darmo. Musiał wziąć krzyż na barki i ponieść za Panem. Co dokonało się w jego duszy przez to krótkie dźwiganie Chrystusowego krzyża? O tym Ewangelia Święta nie wspomina, ale tradycja katolicka nie przemilcza. Dla niej jest Szymon Cyrenejczyk jednym z tych pierwszych, co bezpośrednio zebrali owoce z męki Zbawiciela. I w rzeczy samej święty Marek, piszący dla Rzymian, nadmienia wyraźnie, jak gdyby to były osobistości znane czytelnikom, że Szymon był ojcem Aleksandra i Rufusa. A święty Paweł w liście swoim do rzymskiego kościoła, wśród innych wiernych, którym przesyła pozdrowienia, wylicza zapewne i tego, co małym chłopięciem towarzyszył Panu na Golgotę. Pozdrówcie Rufusa, wybranego w Panu, i matkę jego, i moją. Uwolniony od ciężaru, poszedł Jezus nieco swobodniej. Droga, wznosząc się w górę, prowadziła przez wąwóz ściśnięty z obu stron dwoma wzgórzami. Po prawej ręce na pagórku łagodniejszych stokach leżał cichy, w tej chwili kąpiący się w zieleni ogród Józefa z Arymatei. Po lewej wznosiła się góra skalista i naga, podobna z daleka do trupiej czaszki zwróconej twarzą ku miastu. Była to Kalwaria. Zbawiciel powitał ją wzrokiem i sercem, tak jak wędrowiec wita obraz stron dobrze znanych. Bo czyż nie tu dążył od żłóbka stajenki? Czyż na co innego się narodził, żeby tylko przeżyć tych kilkadziesiąt lat na ziemi w pracach i niedostatku, w prześladowaniu i wzgardzie, a potem tu umrzeć w męce na dzikiej, opuszczonej skale? Od dzieciństwa już nosił w duszy obraz tej strasznej Golgoty. Wpatrywał się weń w godzinach samotnej, nocnej modlitwy. Pamiętał o nim i w chwale taboru. Oto teraz miało wykonać się wszystko, co przepowiedziane było o Synu Człowieczym. Serca Zbawiciela wznosiła się gorąca modlitwa. Był to introit do wielkiej mszy świętej krzyża. Droga wznosiła się coraz wyżej, okrążając wzgórze od strony północno-wschodniej. Jeszcze kilka kroków, ostatnich bolesnych kroków Pana na ziemi, i pochód stanął na szczycie. Podczas gdy oprawcy rozkładali narzędzia i upatrywali miejsce dla postawienia krzyży, Zbawiciel stanął i zmęczonym wzrokiem powiódł wokoło. U stóp jego leżało to miasto niewdzięczne, które tak kochał, że pragnął synów jego zebrać w szczęściu i chwale, jak kokosz zbiera pisklęta pod skrzydła. A ono nie chciało, a ono przygotowało krzyż swemu Zbawcy. Oto ta nienawistna tłuszcza,
co jak rój szarańczy obiegła i stoki góry, i drogę, i okoliczne ogrody. Ona czeka tylko, by napaść oczy widokiem jego męki. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił i czem obraził, albo w czem zawinił? Oczy Zbawiciela zaszły łzami. Tyle dusz zginie na wieki, dla tylu daremnie popłynie krew jego. Lecz posłuszny aż do śmierci, a śmierci krzyżowej, wnet wyszeptał w sercu: nie jako ja chcę, ale jako ty. I wolą Ojca było, aby już zaczęła się ofiara. Zbliżyli się oprawcy i położyli na Pana twarde dłonie. Mój najsłodszy Panie Jezu Chryste, proszę Cię, aby Twoja najświętsza męka stała się dla mnie siłą, która mnie umocni, ustrzeże i obroni. Twoje najświętsze rany niech staną się dla mnie pokarmem, który mnie pokrzepi, ogrzeje i rozraduje. Przelanie Twojej krwi niech mnie oczyści ze wszystkich grzechów. Twój krzyż niech będzie moją chwałą. Twoja śmierć niech mi przyniesie życie wieczne. Niech moje serce znajdzie w Twej męce swoją pociechę, radość, miłość i życie. Amen. Modlitwa do Boga za wstawiennictwem świętej Rity. Dziękuję Ci, Panie, za dobra, którymi raczysz nas obdarzać za sprawą naszych świętych braci, żyjących z Tobą w chwale raju. Panie, mając ufność w Twoje miłosierdzie, proszę Cię przez wstawiennictwo świętej Rity o łaskę naśladowania jej, szczególnie w miłości do Ciebie i do bliźnich, zgody na Twoją wolę oraz pobożnego rozpamiętywania męki Chrystusa, Twojego Syna. W poważnej potrzebie, która ściska mi teraz serce, w ogromnym bólu, jaki mnie dręczy, błagam Cię przez zasługi Chrystusa i przez wstawiennictwo tej drogiej świętej, byś mi dopomógł, pocieszył mnie i wysłuchał. Obejmując krzyż, obiecuję, że zawsze będę Ci wdzięczny za to, czego Ty, nieskończenie dobry, udzielasz mi dla zbawienia mojego i tych, których Ci powierzam. O chwalebna święta Rito, każdego dnia pokazujesz dobrotliwie, że to, co dla ludzi jest niemożliwe, u Boga jest możliwe. Siłą Twego wstawiennictwa wybłagaj mi łaski, o które pokornie Cię proszę. Najdroższa święta Rito, módl się za mną i bądź błogosławiona na wieki. Nad nami, święta Trójco jedyna.
święta rito, módl się za nami, orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych, módl się za nami, pocieszycielko zasmuconych, módl się za nami, obrono i ucieczko opuszczonych, módl się za nami, wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach, módl się za nami, przykładzie łagodności i pokory, módl się za nami, wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia, módl się za nami, wzorze cierpliwości i oddania się Bogu, módl się za nami, ozdobo zakonu augustiańskiego, módl się za nami, różo miłości, módl się za nami, miłośnico Jezusa ukrzyżowanego, módl się za nami, oblubienico Jezusa cierpiącego, módl się za nami, święta rito cierniem z korony Chrystusa zraniona, módl się za nami, święta rito raną na czole ozdobiona, módl się za nami, święta rito pełna ufności, opatrzność Bożą, módl się za nami, święta rito w pełni Bogu poświęcona, módl się za nami, święta rito potężna orędowniczko u Jezusa, módl się za nami, święta rito cudami przez Boga wsławiona, módl się za nami, święta rito zawsze przez Boga wysłuchana, módl się za nami, abyśmy wyrzekli się miłości własnej, uproś nam święta rito, abyśmy ćwiczyli się w pokorze. Uproś nam święta rito, abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli. Uproś nam święta rito, abyśmy Boga ponad wszystko kochali. Uproś nam święta rito, abyśmy Jego wolę zawsze wypełniali. Uproś nam święta rito, abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali. Uproś nam święta rito, abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali. Uproś nam święta rito, abyśmy Twoje cnoty naśladowali. Uproś nam święta rito, we wszystkich prośbach wspomagaj nas święta rito, we wszystkich niebezpieczeństwach
święta lito, we wszystkich potrzebach i uciskach, wspomagaj nas, święta lito, w każdym smutku i przeciwności. Wspomagaj nas, święta lito, w krzyżu i cierpieniu. Wspomagaj nas, święta lito, w godzinie śmierci. Wspomagaj nas, święta lito, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie, przepuść nam, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie, wysłuchaj nas, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Rito, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Ojcze niebieski, Ty dałeś świętej Ricie udział w męce Chrystusa. Udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Koronka do świętej Rity. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święta Rito, naucz nas kochać. Tajemnica pierwsza.
miłość świętej Rity do Boga. Święta Rita urodziła się w bardzo wierzącej rodzinie, która nauczyła ją we wszystkim stawiać na pierwszym miejscu Pana. Prośmy świętą Ritę o pomoc, abyśmy i my stawiali Pana zawsze na pierwszym miejscu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święta Rito, naucz nas kochać. Tajemnica druga, miłość świętej Rity do rodziny. Pierwszym miejscem, gdzie musimy wzrastać w miłości, jest nasza własna rodzina. Ta konkretna, jaką każdy z nas posiada. Święta Rita bardzo czule kochała swoją rodzinę, męża i dwoje dzieci. Prośmy ją o wzmocnienie naszej miłości do osób, które Pan postawił obok nas w naszym życiu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święta Rito, naucz nas kochać. Tajemnica trzecia, miłość świętej Rity w przeciwnościach losu. Dla wszystkich życie jest trudne. Także dla świętej Rity nadszedł moment trudności, bólu, niezrozumienia.
zabójstwo męża w zdradziecki sposób, śmierć jeszcze młodych synów, niezrozumienie ze strony krewnych, którzy domagali się zemsty. Nigdy jednak nie przestała kochać i ufać. Za wstawiennictwem świętej Rity błagajmy Boga, abyśmy zawsze ufali Bożej opatrzności i wobec przeciwności losu nigdy się nie zniechęcali. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święta Rito, naucz nas kochać. Tajemnica czwarta. Miłość świętej Rity owocuje przebaczeniem. Przebaczenie to najwyższy wymiar miłości. Tylko ten, kto potrafi kochać, umie też przebaczać. Święta Rita potrafiła przebaczyć ludziom, którzy zniszczyli jej rodzinę, właśnie dlatego, że kochała. Błagajmy Pana o siłę, aby przeważały w nas uczucia miłości i przebaczenia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święta Rito, naucz nas kochać. Tajemnica piąta. Miłość świętej Rity niesie pojednanie i pokój. Przebaczenie nie służy niczemu lub nie jest kompletne, jeśli nie dochodzi do pojednania i pokoju.
jeśli nie towarzyszy mu odbudowanie wzajemnych relacji na bazie braterstwa i miłości. Święta Rita uwierzyła słowu Pana i w końcu miłość wzięła górę nad nienawiścią. Prośmy świętą Ritę o wstawiennictwo, abyśmy stawali się budowniczymi pokoju i pojednania w naszym środowisku. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święta Rito, naucz nas kochać. Tajemnica szósta. Miłość świętej Rity, przez którą w sposób całkowity ofiarowuje swe życie Bogu i bliźnim. Po utracie męża i synów w wieku 30 lat, święta Rita doszła do wniosku, że może jeszcze owocnie spędzić życie w służbie miłości. Poświęciła się Panu, składając śluby zakonne. Jako augustiańska mniszka kontynuowała swe charytatywne dzieło wśród ubogich i potrzebujących rodzin. Niech święta Rita wyprasza nam coraz większe zrozumienie istoty i wymagań miłości, którą jest sam Bóg. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święta Rito, naucz nas kochać. Tajemnica siódma. Miłość świętej Rity do Chrystusa ukrzyżowanego.
Święta Rita w uniesieniu miłości prosiła Pana, by mogła uczestniczyć w cierpieniach Jego męki. Pan wysłuchał ją, obdarzając raną ciernia wbijającego się w czoło. Spowodowany przez to ból nosiła przez ostatnie 15 lat swego ziemskiego życia. Prośmy świętą Ritę, by miłość stała się siłą napędową naszego życia. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Święta Rito, naucz nas kochać. Modlitwa za wstawiennictwem świętej Rity, kończąca koronkę. Święta Rito, wzorowa siostro zakonu augustiańskiego, czcimy Ciebie, dostrzegając Twoje oddanie męce pańskiej. Pomimo, że Twoja młodość była wypełniona wieloma rozczarowaniami, smutkami i nieustannymi dramatami, które przyniosło Ci życie, nigdy nie utraciłaś wiary oraz zaufania Bogu miłosiernemu. Dlatego jesteś naszą patronką w sprawach trudnych i beznadziejnych. Dodaj nam otuchy i wspieraj tych, którzy przeżywają rozpacz i smutek. Amen.